Rzeczywistość uczniowska zawsze była ciekawa i zabawna. Przyjrzyjmy się jej więc z bliska. Wiadomo, humor uczniów jest troszeczkę inny niż humor profesorów, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami jakoś przebrniemy te spektakle. Zaczynamy nie walcem, nie tangiem, tylko wybitnym tańcem męskim. Przed nami Greg Zorba. A teraz zapraszamy do obejrzenia naszych małych spektakli. Przed nami krótka rozmowa telefoniczna. Dzień wcześniej pan Kowalski zawiózł swoją żonę do szpitala z podejrzeniem wyrostka robaczkowego. Następnego dnia, tuż po obchodzie, dzwoni, by spytać o stan jej zdrowia. Halo, halo, szpital? Chciałbym się zapytać, jak czuje się moja żona, Lodzia Kowalska. Kowalska? My dzisiaj przyjęliśmy 15 Kowalskich. Może pan powie, przyteruj pan imię. L jak lunch, O jak obiad, D jak danie. A, to już wiem, która to pana żona. Wie pan co? Wczoraj to pana żona dużo zjadła. Lubi zjeść, co nie? No widzi pan. No to jest taka sprawa, że pańska żona bardzo mocnego ataku żołądka dostała. I teraz leży w łóżku. Jest chora, a pan tylko o jedzeniu. Już przełączam pana do lekarza dyżurnego. W tym czasie pana Kowalskiego omyłkowo połączono z zakładem mechanicznym, do którego dzień wcześniej przywieziono Hondę z wypadku. Halo, to jak tam moja żona? Żona? Żona, pan nazywasz tę kupę złomu, coś pan do nas wczoraj dostarczył? Co pan mówi, to aż tak źle? Panie, to co pan słyszysz? Źle.
To było, jak żeś pan do nas ją wczoraj przywlókł. No teraz to lalunia. Będziesz pan Dani jeździł jak nigdy dotąd. Co pan mówi? To, co pan słyszysz. Oj, było przy niej zachodu. Najpierw to my wymienili jej maskę. O Jezu, tamta nie nadawała się do niczego. Zresztą sam pan wie, przecież pan ją na co dzień widział, no nie? No. Potem wyklepaliśmy jej boki i wyremontowaliśmy jej cały tył. To niemożliwe. Możliwe, możliwe. Panie, dzisiaj to wszystko jest możliwe. Największy problem to my mieli z podwoziem. Ciągało się prawie po całej ziemi. No ale spokojnie i z tym daliśmy sobie radę, także jest okej. Okay. Niczego pan już nie zaczepisz, jak będziesz pan na niej jeździł, no nie? No, poza tym zamontowaliśmy jej pasy bezpieczeństwa. No, na koniec trzeba było to cacko wypróbować, sam pan wiesz. Z początku harczała, jęczała, ale jak jej tam Heniu dyszę przeczyścił, tak zaczęła chodzić jak nowa. No, na początku jeździł na niej Zenek. A później jeździliśmy na niej we czterech. Panie, wszystko wytrzymała, wszystko, tylko i z tyłu dym leciał. Halo? Halo, słyszysz mnie pan? Halo? Panie! Niestety pan Kowalski już nie słuchał, bo go szlak trafił. Dziś w erze telefonów komórkowych na szczęście takie sytuacje już nie mają miejsca. Problemy mogą być innej natury, na przykład takie tornado. Ostatnio jednemu rolnikowi tornado zdjęło dach ze stodoły. Następnego dnia zawlókł wszystką blachę do zakładu mechanicznego, żeby po paru dniach usłyszeć w telefonie: panie, co żeś pan zrobił z tym samochodem, żeśmy go nie mogli wyklepać. A teraz przed państwem rolnicy w skaczu szkoła. No właśnie, no właśnie. Tak jest zawsze, tak jest zawsze. Tak samo dorośli bawią się w weekendy w salach gimnastycznych, a my, żeby być zamienięcia w poniedziałek, krzesełka musimy sobie sami przynieść. Hello! Siema. Cześć, Wojtek. Ty też nosiłeś krzesełka? Chyba ty. No ja tak. Dzień dobry. Siadajcie, cieszę się, że was widzę. Jak ja się cieszę na tą lekcję. Oj, dwa tygodnie na tą lekcję czekałem. Tym bardziej, Wójtusiu, że od trzech tygodni ciebie nie było. O, pani profesor, widzę na głowie nowa owulacja. Dziękuję. Z pierwszego tłoczenia. Dobrze, zaczynamy nasze zajęcia. No i oczywiście tradycyjnie lista obecności. No i proszę bardzo, Hoffman Adam. Jestem tutaj, proszę pani. Dobrze, dziękuję. Grabarczyk. Nie zdał egzaminu. Jak to nie zdał? No nie zdał, no, wyłożył się, no. No ja wiedziałem, że on się nadaje do kopania rowów, no ale dobrze, idźmy dalej. Panie Kowalski, no panie Kowalski, co pan tam robi? Proszę się zachowywać, to jest lekcja. No wstań, jak pani do ciebie mówi. No panie Kowalski. Kowalski, nie było usiąść. I przestań się tak do pani bezczelnie śmiać. No panie Kowalski, czy to nie można normalnie usiąść jak reszta pana kolegów? Proszę pani, Kowalski, tutaj nie ma żadnych kolegów. Jakoś mnie to nie dziwi. Mnie też. Pani sprawdza obecność, czy będziemy tak czekać? Coś ci wypadło, Kowalski. Co to jest? O, Kowalski ma gumkę zapachową. A ty masz gumkę zapachową? Miałem, ale w nocy zdarłem. A co, całą noc ćwiczyłeś pismo techniczne? Tak, całą noc bawiłem się cyrklem. Znam ten ból. Dobrze, wracamy. Giertych. Proszę pani, chciałbym uprzejmie donieść, że jego nie ma. Razem z samoobroną zostali wyrzuceni i słusznie. Dobrze, Kaliś, a widzę cię, Rysiu. Trudno go nie zauważyć. Proszę nie być zazdrosny o Rysia, tym bardziej przypominam, że Rysiu jest o rok dłużej w tej klasie. Ale nie jest najstarszy. Dobrze, idźmy dalej. Mostowia Hanka. Przegrała walkę z kartonami. Czegoż to ona nie wymyśli, naprawdę, no napieralski. Proszę pani, chciałbym tylko uprzejmie donieść, że jego nie ma. Jak to nie ma? No nie ma, rozdaje jabłka pod szkołą. Nawet cała szkoła wierszyk o nim gada. Mogę zacytować. Tak, proszę, tylko bez wygłupów. Na Grzegorza. Idzie Grześ przez wieś, koszyk jabłek w ręku niesie. Wszystkie rozdał, dziś więcej nie doniesie. Dziękuję. No Pierolskiego nie ma, dobrze. Polikot. Proszę panie, on uciekł. Jak to uciekł? No poszedł się starym pochwalić, że dostał 3 szóstki z religii. Nawet podanie w sekretariacie rano złożył. A w jakiej sprawie? A żeby z lektur szkolnych krzyżaków wycofać. On skąd się na Pierolski? I Waciek widzę jest. Nie Waciak, tylko Wasik, ja już na budowie nie pracuję. O, osiągnąłeś już wiek emerytalny. Chyba ty. Dobrze, wracamy do tematu zajęć, zapiszcie sobie. Proszę panie, chciałbym tylko uprzejmie donieść, że Wojtuś nie wie, jakie dzisiaj święto. W
Wojtuś, dzisiaj jest najważniejsze święto dla naszego kraju. Walentynki. Dzień Niepodległości. A, to ja widziałem taki film Dzień Niepodległości, ale nie widziałem, że to się naprawdę wydarzyło. Wydarzyło się. A jak doszło do tego Dnia Niepodległości? Normalnie taki meteoryt zapierdziela, nie? Jaki meteoryt, co go straszy, potem się w nocy będzie mocił. Taka asteroida. Wojtuś? No i wycisnął gąbkę. Wojtuś, ja ci tyle razy, a ty, Adasiu, ciesz się, że ci nerki pracują. Ale dobrze, wracam, ma tu zajęcie. Ale nie, proszę pani, proszę nam dokończyć o tym święcie. Niepodległość Polska uzyskała w wyniku I wojny światowej. Zaborcy się pokłócili, pobili, w ten sposób Polska uzyskała niepodległość. O, a na filmie było, że to Amerykanie nas uratowali. Amerykanie dopiero pod koniec wojny włączyli się do działań zbrojnych. A czemu Amerykanie nie byli w tej wojnie od początku? Dlatego, że Amerykanie są w tych wojnach od początku, które sami zaczynają. A gdzie byli w tym czasie Rosjanie? Rosjanie mieli w tym czasie swoje problemy z rewolucją i z Rasputinem. O, to ja oglądałem taki film Rasputin. On tam żadnych problemów nie miał, wręcz przeciwnie, świetnie sobie radził. Tu góra, dół, różne konfiguracje. Widzę, że interesuje cię kino historyczne. No, tylko takie. Tak, oglądasz jakieś filmy? Tak, Kleopatra I, Katarzyna II, Grzmocilla III, Suche Usta IV. Dobrze, już dobrze. I powiedz mi, te wszystkie filmy są na bazie powieści? Tak, na bazie chłopów. Same chłopy, jedna baba. A co to za baba? Boryna. Dobrze, wracamy. Ale nie, proszę pani, chciałbym tylko uprzejmie donieść, że jest połowa listopada, a my mamy dopiero biedny cennik dzienniku. Może byśmy zrobili jakiś dyktando? Oj, Wojtusiu, coś czuję, że zrobisz karierę w przyszłości. Ale to dobry pomysł, ciągamy karteczki i będzie dyktando zgodnie z tym. Dziękuję, proszę pani. Proszę. No szybciej, Wojtek, nie mamy na ciebie całej lekcji. Wszyscy gotowi? Zaraz muszę zeszyt naprostować. Piszemy dyktando w takim razie. Z lekka nieruchawy. Z czego? Z lekka nieruchawy drwal. O, dobrze się zaczyna pode mnie. No ja już. Niósł do domu drwa. O, to tak jak ja. Do rżnięcia. O, zaczyna mi się podobać do dyktando. Jeszcze jakaś babka by się tu na koniec przydała. Gdy nagle zobaczy przemoczoną jagienkę. Hehe, czyli na mokro idzie. Która trzepała pranie. Kobieta trzepała? Która trzepała pranie nad rzeką. Trzepała jak jeszcze? No ja ci nie powiem. Kurde, no pierwszy dyktando, który bym napisał. No takie dobre, skąd pani to wzięła? Na jutro temat przygotujcie, będę pytała. Ale nie, proszę pani, chciałbym tylko uprzejmie donieść, że Wojtuś śpi z mamą. Bartka. Dziękujemy państwu za uwagę. Wracamy do walca i innych tańców. Dziękuję.